Witam Was bardzo serdecznie w tym przedświątecznym okresie. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ mam nadzieję wkrótce dobić do 5000 subskrybentów. Coś specjalnego przygotuję, jeśli to się uda. Dzisiaj tylko kilka słów, refleksji, również pytań, gdyż od razu mówię, że nie jestem ekspertem w tym temacie, dlatego czekam również na Wasze komentarze, być może kogoś, kto lepiej się zna. Natomiast w ostatnim czasie usłyszeliśmy o tym, że cała rodzina Ulmów, Polaków ratujących Żydów, którzy zostali za to zamordowani, zostanie beatyfikowana. Wiktoria i Józef oraz ich dzieci, 8-letnia Stanisława, 6-letnia Barbara, 5-letni Władysław, 4-letni Franciszek, 3-letni Antoni, 1,5-roczna Maria, a także 7. dziecko, które w chwili, gdy rodzina została zamordowana, było jeszcze w łonie matki. Prawdopodobnie ten szok, że właśnie Niemcy mają ich zamordować, wywoływał przedwczesny poród, ale nim do tego porodu doszło, dziecko zostało zamordowane. Jest to jedyny taki przypadek w Kościele katolickim, gdzie cała rodzina, wszyscy rodzice i wszystkie dzieci zostaną beatyfikowane, łącznie z nienarodzonym dzieckiem. To zostało dopiero dodane na kolejnych szczeblach, gdyż z tego, co czytałam, początkowo mieli to być tylko rodzice, Wiktoria i Józef, potem dodano również dzieci i dodano również to jeszcze nienarodzone ze względu właśnie na wiarę rodziców. Stąd na niektórych grupach internetowych pojawiły się pytania, jak to możliwe. Przecież to dziecko nienarodzone jeszcze nie było nawet ochrzczone. Jak to jest możliwe? Bo zwykle rzeczywiście Kościół, żeby kogoś beatyfikować, to musi być ktoś znany z imienia i nazwiska. Jednak mamy też świętych młodzianków, również za niedługo w okresie Bożego Narodzenia będziemy ich obchodzić. Tam też nie znamy oczywiście ich imion, ale to były już dzieci żyjące, a nie jeszcze w łonie matki. Tak więc tylko mówię, jakie tutaj się pojawiają pytania, opinie. Prowadzę dla Was w niedzielę zajęcia, no właściwie taki cykl z filozofii, teologiem nie jestem, więc są to dla mnie ciekawe zagadnienia, nie chciałabym tutaj absolutnie wyrokować w tej sprawie. Kwestia jest taka, że te nowe kanonizacje, jakie od kilkudziesięciu lat mają miejsce, już po tych zmianach posoborowych, są znacznie łatwiejsze, jeśli chodzi o przeprowadzenie całego procesu, niż to było wcześniej. Stąd pojawiają się pewnego rodzaju wątpliwości, czy ten a ten rzeczywiście powinien być beatyfikowany. Natomiast w Kościół katolicki uznaje coś takiego jak chrzest krwi w przypadku męczenników, o których domniemywamy, że przyjęliby chrzest, ale przed przyjęciem tego chrztu zostali za wiarę zamordowani. Były takie przypadki w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy ktoś dopiero do sakramentu chrztu się przygotowywał i zanim do tego doszło, został zamordowany. I taki ktoś rzeczywiście może nawet zostać świętym. I ten chrzest krwi, właśnie to męczeństwo, daje łaskę, jaką w innym wypadku dałby mu prawdziwy chrzest, czyli łaskę bycia w Kościele. Pojawiło się drugie pytanie, jeśli chodzi o męczeństwo. Jak to jest z tym męczeństwem za wiarę? Bo przecież rodzina Ulmów zginęła za ratowanie Żydów, a nie za wiarę. I tutaj również jest problem, pojawiają się twierdzenia, że to się również zmieniło, to podejście, no ale ja tutaj mam takie pytanie, że przecież też w poprzednich wiekach były przypadki kobiet na przykład, które umierały nie tyle za wiarę,
ale ze względu na jakąś cnotę, na przykład za zachowanie czystości. Jest święta Tomajda na przykład, urodzona w Aleksandrii w Egipcie, która właśnie jest męczennicą czystości, wolała zginąć niż oddać się nierządowi. Tam ktoś z rodziny chciał ją wykorzystać, był taki przypadek i właśnie ona jest uznana za świętą męczennicę, czyli nie wprost za wiarę, ale za jakąś cnotę. I tutaj pojawiały się też takie wątpliwości w przypadku świętego Maksymiliana Kolbego, jak to jest. I w tym wypadku zapewne nawet gdyby nie było tego męczeństwa, to i tak zasługiwałby na miano świętego ze względu na swoją działalność misjonarską, założenie rycerstwa niepokalanej, teksty maryjne, oddanie się Matce Bożej, wielką działalność apostolską. No ale się pojawiło pytanie, czy to męczeństwo w Auschwitz, oddanie życia za drugiego człowieka, no to czy to wprost wynika, jest męczeństwo za wiarę, czy za drugiego człowieka. No i tutaj cały czas kwestia doprecyzowania moim zdaniem tego męczeństwa. Mam nadzieję, że jakiś teolog się na ten temat wypowie, no bo jednak były przypadki w Kościele, tak jak wcześniej powiedziałam, męczeństwa za jakąś cnotę. I tutaj mamy przypadek u świętego Maksymiliana Marii Kolbego męczeństwa za cnotę miłości bliźniego, czyli pierwsze przykazanie, które dał Pan Jezus, to najważniejsze przykazanie: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. I rzeczywiście w przypadku niektórych męczenników II wojny światowej, bądź też komunizmu, ciężko jest stwierdzić, co było przyczyną tego męczeństwa. Czy to była cnota praktykowana, czy po prostu byli w danym miejscu, w danym czasie, zostali zamordowani. W przypadku rodziny Ulmów jednak, jeśli się w to wczytamy, to widzimy, że motywem miłości bliźniego była wiara, zwłaszcza pan Józef Ulma, ojciec, głowa rodziny, był bardzo pobożnym, był bardzo wierzącym katolikiem, zaangażowanym w katolickie stowarzyszenie młodzieży już od najmłodszych lat. Jako nastolatek należał jeszcze do Związku Mszalnego Diecezji Przemyskiej, następnie do innych organizacji, już nie tyle religijnych, co formacyjnych, Związku Młodzieży RP Wici, powiatowej sekcji wychowania rolniczego w Przeworsku. I był takim typem, przypomina to jego życie Witolda Pileckiego, jak o nim pisałam i wam mówiłam również w tym czasie, kiedy mieszkał w Sukurczach, kiedy był takim gospodarzem na dworku, który również starał się jak najbardziej pomóc lokalnej społeczności. Taki był również Józef Ulma. Szkolił się w uprawie owoców i warzyw, starał się wszystkim pomagać. Prowadził w Markowej, w tej wsi, gdzie mieszkali, szkółkę drzew owocowych. Hodował pszczoły, hodował jedwabniki. Dzięki temu, że jego pasją była fotografia, to zachowało się również wiele zdjęć jego autorstwa, ale tutaj już mówimy o takim aktywizmie, a jeśli się bliżej przyjrzymy, i tak jak mówię, ja tylko na potrzeby tego programu to nagrywam, może to będę jeszcze więcej informacji, ale książki na temat tej rodziny Ulmów już powstały, więc zachęcam was do tego, żeby samemu prześledzić sprawę. Osoby, które go znały, twierdziły, że był to człowiek wyjątkowy pod kątem pobożności. Kiedyś się chyba częściej tacy ludzie zdarzali. On mówił, że trudniej jest dobrze, bez grzechu, tak żeby coś zrobić dobrze dla drugiego człowieka, że trudniej jest dobrze przeżyć jeden dzień, niż napisać książkę. Tak mówił Józef Ulma, która tutaj pisze książkę kolejną,
ale rzeczywiście zgadzam się z tym tekstem, że trudniej jest dobrze przeżyć jeden dzień i czasami za mało się nad tym skupiamy. W Piśmie Świętym, które rodzina posiadała, została zaznaczona przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. To znaczy, że to właśnie była ta cnota, którą chcieli praktykować i stąd z rozważania tej przypowieści ich późniejsza decyzja o ratowaniu Żydów. O co chodziło w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie? Może sobie to przypomnijmy. Otóż pewien człowiek wędrował z Jerozolimy do Jerycha. Podczas tej drogi on został napadnięty przez zbójców, został pobity. Zbójcy go porzucili, człowiek leży w drodze ledwo żywy. I przychodził kapłan, przychodził lewita, przychodzili Żydzi, nikt nie udzielił mu pomocy. Natomiast dopiero Samarytanin, który był przez Żydów uważani byli za kogoś gorszego, on dopiero udzielił mu pomocy. Wzruszył się losem tego człowieka, opatrzył mu rany, zawiózł go do gospody, kazał mu opiekować się rannymi. To jest taki przykład miłości bliźniego. Oczywiście miłość bliźniego ma swoją hierarchię. Tutaj nie chodzi o to, żeby robić to tak na ślepo. Możemy się zastanawiać nad roztropnością decyzji ulmów. Przecież oni wiedzieli, co ich czeka. Przecież oni wiedzieli, że za ukrywanie Żydów grozi im kara śmierci. Jednak zdecydowali się na to. Te dwie żydowskie rodziny, które ukrywali, przebywały u nich przez półtora roku, nawet pracowały na polu, ale wydaje mi się, że oni tutaj dobrze zdawali sobie sprawę z tego, co może ich czekać, ale mimo to pomagali. I to nie była jedyna taka rodzina, mamy przecież wiele przykładów sióstr zakonnych ratujących Żydów. Siostra Izabela, o której teraz piszę książkę, również pomagała ratować Żydów, więc w klasztorach mieliśmy bardzo wiele takich przypadków. Jednak cieszę się, że dzięki temu, że teraz mówi się o rodzinie Ulmów, ta historia pojawi się, już się pojawia w jakichś zagranicznych mediach i dzięki temu być może nie będzie się już powtarzać tych bzdur, że Polacy pomagali Niemcom w mordowaniu Żydów. Będzie mówić się o tej prawdziwej roli Polaków, jaka miała miejsce, czyli o tym, że Polacy ratowali Żydów, mimo że to był jedyny kraj, w którym za to groziła kara śmierci. I tutaj trzeba to dodać i ta historia nam to pokazuje. Prawdopodobnie rodzina Ulmów nie zostałaby zamordowana, prawdopodobnie do końca wojny udałoby im się Żydów ukrywać, gdyby nie człowiek pochodzący z Galicji, przez to uważany za Ukraińca, nie wiemy dokładnie, czy to był, jak to wtedy było, Rusini się wtedy mówiło, ale nie wiemy, jakie miał korzenie, więc nie chcę tutaj w to wchodzić, ale przedstawiano go jako Ukraińca. To on doniósł na Ulmów, że oni ratują Żydów. On był posterunkowym granatowej policji w Łańcucie, ale jaka tutaj jest historia? Ten człowiek na początku sam zgodził się udzielić schronienia tej samej żydowskiej rodzinie, rodzinie Goldmanów, w zamian za to, że dostanie od nich, że przekażą mu oni część swojego majątku. Taki interes z nimi zrobił. A tutaj rodzina Ulmów ukrywała ich całkowicie bezinteresownie. Jednak w momencie, gdy Niemcy zaostrzyli represje za ukrywanie Żydów, w momencie, gdy pojawił się ten przepis, że grozi kara śmierci za ukrywanie Żydów, on zagarnął majątek tych Żydów, ten Włodzimierz Leś, a ja powiedział im, że oni już nie mogą tam zostać. Wtedy też ta rodzina ukryła się w gospodarstwie Ulmów, ale jednak ponieważ on już przestał ich ukrywać, no to domagali się, żeby zwrócił ich majątek. On nie chciał zwrócić zagarniętego majątku i stąd jego decyzja o tym, żeby donieść
na polską rodzinę, na rodzinę Ulmów, która Żydów ukrywała. Kilka miesięcy po mordzie, jaki został dokonany na Polakach w Markowej, podziemie polskie wykonało wyrok śmierci na Włodzimierzu Lesiu, który wsypał rodzinę. Myślę, że warto bliżej się przyjrzeć sprawie Ulmów. Tutaj też dlaczego akurat oni zostali beatyfikowani. Lokalna społeczność bardzo długo o tym pamiętała i starała się tę historię zachować, dlatego myślę, że jest bardzo ważne, abyśmy takie historie rozpowszechniali. Stąd też mój projekt upamiętnienia siostry Izabeli. I słysząc o beatyfikacji Ulmów, zastanawiam się, czy rzeczywiście beatyfikacja rotmistrza Pileckiego bądź też siostry Izabeli nie byłaby możliwa. Siostra Izabela zmarła dopiero, gdy wyszła na wolność już po długim pobycie w więzieniu, ale z tego co czytam, to też nawet w tych wcześniejszych czasach liczyło się za męczeństwo, nawet jeśli śmierć nie następuje od razu, ale jest wynikiem tortur i następuje później. Cały czas pojawia się kwestia tych intencji, tych motywacji. Jest to na pewno kwestia skomplikowana. Książkę o siostrze Izabeli nadal możecie wesprzeć, jeśli chcecie, bo dostałam maila z takim zapytaniem. Jest już naprawdę na ukończeniu. Dziękuję Wam za Waszą cierpliwość. Wiem, że miała się ukazać w tym roku, ale lepiej, jeśli się ukaże w pierwszych miesiącach przyszłego roku, a zostanie bardziej dopracowana. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. I chcę jeszcze powiedzieć, moi drodzy, że 28 w środę wieczorem będzie program ze specjalnym linkiem tylko dla wspierających. Ten link będę Wam wysyłać wkrótce. Więc jeśli mnie wspieracie, a do 28 grudnia nie dostaniecie tego linku, to proszę, żebyście się zgłosili. Również taki link dostanie jedna osoba, o której wiem, że bardzo intensywnie w jednym miejscu udostępnia moje programy, więc jeśli nie możecie mnie wesprzeć finansowo, a chcielibyście w taki sposób marketingowo i chcielibyście wtedy też do takiego programu dołączyć, to muszę też od Was dostać wiadomość z informacją. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia. Kim był rotmistrz Witold Pilecki? Co motywowało ochotnika do Auschwitz? Zachęcam do zapoznania się z wyjątkowym audiobookiem, który powstał na podstawie książki Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Czyta Kamil Prabucki.